Ponad 50 osób, w gronie których znalazły się całe rodziny, skorzystało z zaproszenia burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka i sobotnie popołudnie spędziło na rowerowej wycieczce do Lipin. Trasa tego 14-kilometrowego odcinka w jedną stronę przebiegała m.in. przez Straszęcin, Grabiny, Chotową i nadzwyczaj przypadła do gustu uczestnikom wycieczki. Pokonali ją w 60 minut i tuż po godzinie 16 wszyscy byli już na terenie klasztoru Ojców Karmelitów, gdzie na pobliskiej polanie po kilku minutach zapłonęło ognisko. Zarządzającym grillem i częstującym wszystkich uczestników wycieczki przysmakami był burmistrz Mariusz Szewczyk, któremu pomagał m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Szczepan Mroczek. Nie obyło się również bez rozmów i pomysłów na temat modernizacji i budowy nowych ścieżek rowerowych w naszym mieście. Po przeszłogodzinnym postoju wszyscy uczestnicy wyprawy w dobrym nastroju wyruszyli w drogę powrotną do Dębicy. No, spotkaliśmy się dzisiaj o 15 przed ratuszem. Przyjechaliśmy tutaj porozmawiać na temat ścieżek rowerowych, różnych imprez rowerowych, które będą się odbywać w Dębicy już niebawem. Raczej wszystko... Ciągle policja, wszędzie policja. Czyli bezpiecznie. Tak. Trasa bardzo łatwa, płaska, taka typowo rekreacyjna. Myślę, że wszyscy są chyba zadowoleni. Widać, że dojechali bez żadnych problemów tutaj. Myślę, że pewnie teraz po tym krótkim odpoczynku będą chcieli wracać, albo nie będą chcieli. No właśnie, jeżeli dużo pomysłów będzie, to... Będzie, to możemy jeszcze tu dłużej pobawić. Dzień wolny, więc można się cieszyć. No. Myślę, że wszyscy się dobrze bawią. Dobra inicjatywa, ciepło. Dość ludzi widzę, że też dopisało, jest super. Rewelacja. Byle nie tu za kiełbasa była. Jechaliśmy fajnie, nic się nie zdarzyło. No. Nie, super było, lekko jechać, nie było górek, spokojnie, wszystko przygotowane, rowery. A kiełbasa też? Kiełbasa, wszystko przygotowane, jest okej. Kolejna rowerowa sobota z burmistrzem już za 2 tygodnie.